Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. A gdy się oddzieli żużel od srebra, to złotnikowi uda się naczynie. Tak powiedział kaznodzieja Salomon. Bóg rzecz ukrywa po to, żeby człowiek ją odnalazł. To jest mistyczne i bardzo potrzebne. Dlaczego to jest bardzo potrzebne? Dlaczego nie ma rzeczy, które Bożych rzeczy, które leżą na chodniku, w cudzysłowie. Dlatego, że Boże rzeczy są cenne. Posiadają wartość. I człowiek, który chce tych rzeczy, musi przede wszystkim pragnąć ich wartości. Musi wiedzieć, że one mają wartość. Jak ktoś znajduje coś, a na to nie zapracuje, to to nie jest dla niego ważne. To nie jest dla niego istotne. Wiecie, mądrość trzeba odkopać. Trzeba ją wydobyć. Ona nie leży na ulicy. Ale na ulicy leży głupota. Głupoty jest pełno wszędzie. Potykamy się o głupotę. Natomiast mądrość trzeba wykopać, odnaleźć. Szkoła jest po to, żebyś odnajdował mądrość, żebyś ją wykopał. Gdy oddzieli się żużel od srebra, to złotnikowi uda się naczynie. Oddzielenie to, co jest wynikiem odnalezienia mądrości. Odnajdując mądrość, przychodzi oddzielenie. Rozdziela się coś w tobie. Wielu ludzi w szeroko pojętym Kościele myśli, że wzrost w Chrystusie polega na tym, że ciągle się coś dodaje. Skutkiem jest to, że ludzie wszystko wiedzą, a nic nie umieją. Prawdą jest to, że mądrość doprowadza do rozdzielenia. Rozdzielenia tego, co jest przydatne do życia, od tego, co jest nieprzydatne. Pamiętajcie, Bóg nigdy nie daje rzeczy bez wartości, rzeczy nieprzydatne. On tego nie daje. Ludziom się zdaje, że coś takiego istnieje. Często ludzie mają wiele objawień. Ja mówię, do czego te objawienia są tobie potrzebne? Do czego ich używasz, tych objawień? Nie, ja je po prostu mam. Ja mówię, to je wyrzuć. Wyrzuć objawienia. Wyrzuć je z siebie. Rozumiesz? A wyrzuć. I zajmij się czymś, co jest pożyteczne. Bo ty masz rzeczy zbędne. Masz żużel. Masz pełno żużlu w środku. Szkoła pomaga w tym, aby żużel był oddzielany. I naczynie wtedy wychodzi, ono jest dobre. Jak będziesz się dziś modlił, powiedz, Boże, ja w moim duchu jestem powołany przez Ciebie na najwyższej jakości naczynie, do celów zaszczytnych. Ja jestem do tego powołany. Ja dzisiaj będę zdobywał mądrość. Ja będę ją wykopywał. Ja będę ją stosował do swojego życia już od tej chwili. Tak się skup. W ten sposób. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że jesteś Bogiem mądrości. Za to, że w Twojej nieskończonej mądrości dałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ojcze, my mamy życie wieczne. Ojcze, my dzisiaj z miejsca życia wiecznego kopiemy, Ojcze, i my ogłaszamy, że nabywamy dziś mądrości z Twojego serca, prosto z Twojego serca. My nabywamy mądrości. Uwielbiamy Ciebie. Koko taka raba gadala jama raha gadaba gadalaj. A to loro loro pranano. Uwielbiamy Ciebie. Aleluja.
Say.
jest wieczny, że imię Jezus jest wieczne, że imię Jezus jest wieczne, że imię Jezus jest wieczne. My teraz mówimy, że wkładamy w Twoim świętym imieniu, że każdy diabeł, każdy problem, każda myśl, która podnosi się przeciwko poznaniu Twojego świętego imienia, jest pod naszymi stopami.
Thank you.
Wszystko, co żyje, nie chwalicie.
Dziękuję Tobie, że ja badam sprawę Chrystusa, że badam sprawę każdej prawdy, że nie jestem ten, który jest miotany lada nauką, że nie jestem jak chorągiewka, ale moje życie jest jak skała. Na moim życiu można się oprzeć, można się wesprzeć. Ktokolwiek dotknie mojego życia, będzie w zupełnie innym miejscu. Ktokolwiek się dotknie mojego życia, będzie wiedział, że już teraz wie, że Bóg żyje, że Bóg żyje. Bo dziękuję za ducha mądrości i objawienia. Żebyś nie zadawał sobie tego pytania.
Wszystko, co żyje, chwali Cię. Wszystko, co żyje, chwali Cię, Jeszua. Wszystko, co żyje, chwali Cię, Jeszua. Wszystko, co żyje, chwali Cię, Jeszua.
Bóg Cię powołał, abyś był nośnikiem prawdy, głosicielem prawdy. W tym narodzie, w miejscu, w którym jesteś, w czasie, w którym żyjesz. Duch Święty. Ten sam Duch, który działał przez proroków. Ten sam Duch, za pomocą którego mocy prorocy funkcjonowali, sądzili i prowadzili naród izraelski. Pewnego razu spadł nikczemny król Achazjasz przez ogrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii zachorował. Wysłał przed posłów, dając im polecenie: idźcie i dowiedzcie się od Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieję z mojej choroby. Powstańcy zaś powrócili do niego. Wtedy on rzekł do nich: dlaczego to zawróciliście? A oni mu odpowiedzieli: pewien mąż wyszedł nam naprzeciw i rzekł do nas: idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: tak mówi Jahwe, czy nie ma Boga w Izraelu, że posłałeś zasięgnąć radę od Belzebuba, Boga Ekronu? To też złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. On zaś ich zapytał, jak wyglądał ten mąż, który wyszedł naprzeciwko was i powiedział do was te słowa. A oni mu odpowiedzieli: był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder. A on na to: to Eliasz Tyszbita. Wtedy posłał do niego dowódcę 50 wojowników z jego 50. A gdy ten doszedł do niego, siedział on na szczycie góry Karmel i przemówił do niego: mężu Boży, król nakazuje ci, abyś szedł. Odpowiadając teraz, rzekł Eliasz do dowódcy 50 wojowników: jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Eliasz Tyszbita, wydający rozkaz pod autorytetem wielkiego, świętego Boga, palił żywcem. Sam Duch jest dziś w tobie, przeciwko każdemu wrogowi, przeciwko wszystkiemu, co powstaje, aby uderzać w prawdę, która płynie z nieba. Święty Duch, który działał przez Eliasza Tyszbitę. Święty Duch, który palił wrogów Izraela, on jest dziś w tobie. Jesteś nośnikiem prawdy. Jesteś nośnikiem siły Boga. Jesteś nośnikiem ognia Boga. Posłany do narodu i zabezpieczony przez wielkiego Boga. Thank you.
wszystko, co dla Ciebie mam. Tak naprawdę słowo będzie dla Ciebie ważne. Że słowo, które przyjmiesz, będzie dla Ciebie słowem samego Boga. Że obdarujesz się wiarą. I powiedz, że wydasz plon z tego. Że wydasz plon. Ojcze, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że nic nie zostanie wykradzione z tego, co będzie dzisiaj wykonywać. Nic nie będzie zbagatelizowane. Nic nie umknie, niczego nie przykryją demoniczne siły. Dziękuję Ci, że ludzie wydadzą plon dzisiejszego słowa. Dziękuję Ci. Thank you.